Witam. Belciu, jakie szuwary, co tam potrzeba? Posłuchaj, to jest wyobraźnia tylko. Jeżeli się chce znaleźć, to szuwary są kompletnie wszędzie. Pamiętam, kiedy trzeba było włączyć wyobraźnię, na zajęciach dokładnie z rysunku. I trzeba było coś z przestrzeni. Nagle trzeba było sobie wyobrazić jabłko przestrzeni. No i to jabłko przestrzeni. No co za problem sobie wyobrazić jabłko przestrzeni? No, jak sobie potrafimy wyobrazić UFO, potrafimy sobie wyobrazić, co niektórzy swoją partnerkę jako mężczyźnia, ideał. A w dodatku jeszcze tym bardziej, jak to nie jest jakiś koszmar, no to się nawet można do tego przyzwyczaić i potem bardzo ciężko jest coś znaleźć innego, a wiesz, no, w założeniu, no nie wiem jak to ci powiedzieć, bo mnie chodzi przede wszystkim o to, żebyś sobie znalazła jakieś szuwary, no i na przykład w założeniu możesz sobie znaleźć, zrobić tak półeczkę. Na tej półeczce postawić skrzyneczkę, w tej skrzyneczce zawiesić bluszcze. Te bluszcze jak będą tak zwisać, wiesz, to tak lekko, tak żeby one troszeczkę, jak siedzisz na kanapie, to tak żeby te bluszcze były tak przed tobą, jakieś 20 cm. O tak, gdzieś 20 cm. No i zapalić niebieską lampę na przykład. Taką, tylko że nie jaskrawą, tylko taką intymną. I wiesz, i tak sobie. To nastrój raka. Wiesz, taki lekka poświata, taki, wiesz, jeszcze dobrze by było, żeby gdzieś była taka świeczka, wiesz, ale żeby lekki przeciąg był i tą świeczkę umieścić gdzieś, gdzie jest takich pełno drucików, wiesz, takie, żeby takie na ścianie takie. I wtedy, wiesz, siedzieć i wyobrazić sobie, że jest się najlepiej z piernikiem, wiesz? I jeszcze do tego pierniczka dołożyć jakąś taką. No, można poplątać, wiesz? Taką bejagę na tym kurzej stopce. Potem jeszcze można by dorobić tą. Jasia nie ma. Jasia już zjedzono, także no trzeba coś wybrać, no i teraz, tylko żeby był w zasięgu, wiesz, ten pstryczek do światła, żeby wyobraźnia czasami nie zaczęła tak działać, że to co się przykrywasz, to albo to spod siebie, to co na czym siedzisz, nie skonsumowałaś. Tak, to jest. Ojejku. To jest wyobraźnia właśnie raka. Ja wiem, że jest ci ciężko to wyobrazić sobie, ale wiesz, że każdy rak to przeżywa. I każdy. Ja nie wiem, czy one się nie obrażą, ale. Ale w tym momencie chyba wyszła tajemnica raka. Jak dojdę do twojego znaku, a nie zapomnę, to sparoduję twój znak. I to będzie numer. Co? Każdy znak można sparodiować, jak się chce.
tylko trzeba wiedzieć jak. Ale w ten sposób można każdego raka doprowadzić do jeszcze gorszego płaczu. Nie ma żartów. Nie ma żartów. Raki są bardzo uczuciowe, bardzo cieplutkie, dlatego też te słodkie rzeczy to nie zabieraj temu rakowi, tylko zostaw je. Niech on skonsumuje podczas niedoli myślenia i frywolnych marzeń. Oczywiście marzę o tym, żeby smakowało. Zastanawia się, czy wczoraj smakowało. A to nie jest najgorsze. Najgorsze, co będzie jutro, a pojutrze. To jest przerażające. Ja sobie dalej już nie mogę wyobrazić. Perspektywa raka jest po prostu niezniszczalna. Tak jak jest niezniszczalny świat każdego ze znaków. No cóż, czasami trzeba zagrać. Nie tylko siebie. A najgorzej i najtrudniej jest siebie. Dobrze, że nie jestem rakiem, bo każdy się pyta. Ale tego raka gdzieś mam, bo przecież składamy się znowu z 12 znaków. No i cóż. Czy ja znam jakiegoś raka? Znam zbiory kosmogramów. I to jest... cały problem. Że do każdego raka trzeba się dobrać w inny sposób. Czasem od strony bogini psychy, a czasami od strony bogini ze słoika, czyli albo marmelady, albo powidełek. Do zobaczenia. Idę je tworzyć, bo czas nagli. A owoców w brud, chociaż już nawet nie wiem, czy czasami nie warzyw. Bo w nomenklaturze zaczyna mnie to denerwować. Czy ogórek to winogrono, czy winogrono to ogórek? A banan to zdaje się rzodkiewka. No cóż, czasami wiem, że banan jest byliną, ale to nie znaczy, że nie jest owocem, a marchew, że jest czerwona, jest warzywem. A jeżeli chodzi o pomidor, to też jest warzywo. A jeżeli chodzi o winogrono, to jest owoc. A że pomidory czasami udają winogrono, no to nie znaczy, że są, a owoce. Problemy egzystencjalne raka rozwiązuje Unia za niego, a on zostaje sam na straży własnej wyobraźni. Przerażające dno. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Nie tylko takiej jakiejś, tylko takiej. Nie, to nie jest na wesoło. To jest bardzo smutne. Nie ma się z czego śmiać. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o raku. Tak.